Hejka, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest środa, jest 13 i ja, słuchajcie, na 15 jestem dzisiaj umówiona na rzęsy. Także mam jeszcze trochę czasu i niedługo będę musiała wychodzić z domu, ponieważ mam tam kawałek i to jest w ogóle, słuchajcie, pierwszy raz, kiedy będę robiła tutaj te rzęsy w Turcji. Mówiłam wam wielokrotnie, że tutaj w Turcji tak ciężko, jeżeli chodzi o dobre takie usługi kosmetyczne, ponieważ jeżeli chodzi o paznokcie, miałam naprawdę bardzo dużo prób, ale od grudnia już znalazłam takie swoje miejsce, gdzie zawsze chodzę na paznokcie i jest też fajnie, bo jest blisko do mojego domu. I również bardzo chciałam się zapisać na te rzęsy tutaj w Turcji, ponieważ ja je robię w moim ulubionym miejscu w Polsce, ale no nie jeżdżę do Polski co miesiąc, więc teraz na przykład już nie mam rzęs, więc bardzo chciałam znaleźć te miejsce również tutaj w Stambule. Tu jest jednak oko, więc troszeczkę się bardziej boję, ponieważ trzeba zrobić naprawdę dobry research, żeby znaleźć jakieś fajne miejsce, ale słuchajcie, jest tutaj Polka, która mieszka również w Stambule i dała mi na miarę do dziewczyny, która robi rzęsy i podobno jest naprawdę spoko, także zaufałam i dzisiaj pierwszy raz się tam umówiłam. Także zapraszam was na ten dzień razem ze mną, pokażę wam później, jak to będzie na mnie wyglądało. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i będzie to już takie moje miejsce, do którego będę tam chodzić. Mam nadzieję, że ten vlog wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i zapraszam do oglądania. Od jakiegoś czasu chciałam sobie zrobić też henne na brwi i naprawdę nigdzie nie mogłam jej znaleźć w żadnych drogeriach, ale wczoraj udało mi się w Gratisie znaleźć henne. Ta henna jest z innej marki niż robiłam wcześniej, naprawdę nigdzie nie mogłam znaleźć tych henne brwi. Kilkukrotnie chodziłam po drogeriach, ale wczoraj udało mi się ją dorwać, także mam nadzieję, że będzie spoko. Więc od razu je sobie przetestujemy, dzisiaj mam taki dzień, że i robię i brwi i rzęsy, więc fajnie, bardzo się cieszę, taki mam dzień dla mnie. Ja sobie właśnie wyregulowałam brwi. Jeżeli chodzi o kolor, to jest to light brown, więc wydaje mi się, że spoko. Ja też nie chcę, żeby te brwi były jakieś bardzo ciemne, ale teraz no, te brwi są naprawdę bardzo jaśniutkie, więc żeby po prostu troszeczkę nabrały tego koloru. Dzisiaj sobie zakręciłam też włosy, ja sobie zawsze zakręcam na zimno, na sznurek od szlafroka i miałam takie bardzo fajne fale, ale już przez ten wiatr, ponieważ poszłam rano do sklepu, mi się one niestety rozprostowały i nie utrzymały się za długo. Przymałam jeszcze sobie szybko brwi wacikiem i teraz lecę tutaj robieniem tej miksturki, że tak powiem. O kurczę, jak leci. Dobra, dam to sobie tutaj. Wszystko mi dzisiaj spada, wszystko po kolei mi dzisiaj spada. To jest takie zielone. Mam nadzieję, że ja to dobrze robię. Ale chyba tak. Ale mu spać. Dobra. Nakładamy to. Ogólnie ostatnio jak to robiłam, to było brązowe, a teraz jest zielone, także... Okej, okay, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Mam tutaj obok lusterko. Właśnie sobie to nałożyłam na brwi, poczekamy teraz 8 minut i zobaczymy jak to wyjdzie. Pewnie sobie jeszcze troszeczkę dołożę tego, więc sobie to jeszcze zostawiłam i czekamy teraz. Minęło 8 minut. Oh, widzicie to, jak one są ciemne? Ale fajnie to wygląda. Dobra, idę szybko zmywać i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak się prezentuje efekt końcowy, naprawdę bardzo mi się podoba, ponieważ nie jest tak bardzo ciemno, jest właśnie tak jak lubię. Z chęcią sobie też zrobiła laminację, bo zawsze jak jestem w Polsce, to też robię, ale bym musiała znaleźć jakieś fajne miejsce, żebym mogła tam sobie iść i również sobie zrobić. Ale taki efekt też bardzo mi się podoba, więc fajnie, że kupiłam tą hennę, dobrze, że udało mi się ją znaleźć. Od razu jest już tak jakoś inaczej i te brwi wyglądają też znacznie lepiej. Jesteśmy w drodze, dałam Kieremowi moją kartę, żeby wypłacił mi pieniądze z bankomatu, ponieważ no żeby było szybciej, jak ja bym sama poszła, pewnie miałabym problem, ponieważ ostatnio jak poszłam, nie mogłam wyciągnąć mojej karty z bankomatu przez paznokcie i w ostatniej chwili jakiś pan mnie uratował i wyciągnął mi tą kartę. Także teraz nie ryzykowałam, Kierem poszedł sam wypłacić mi pieniądze i jesteśmy już zaraz przy stacji metrobusa i jadę na rzęs. W ogóle patrzę teraz te moje brwi i tak, tak ciemniej jest troszeczkę i na pewno jak będę te rzęsy, to będzie to wyglądało wszystko naprawdę o wiele lepiej.
zostało mi 4 minutki do mojej wizyty. Jestem teraz w windzie. Jestem już w drugiej windzie. Zobaczcie, jestem cała mokra, dosłownie jest tak gorąco. No i co? Pokażę wam później efekt po. Ja już wróciłam do domu i tak się prezentują moje rzęsy. Metoda, którą ja robiłam rzęsy, ona nazywa się Kim Style i zapłaciłam za nie 1200 lira, jak wiatr. Tutaj wyświetli wam się też cena w przeliczeniu na złotówki. No nie wiem, wydaje mi się, że jest to całkiem sporo, ale jeżeli chodzi o sam proces, to było naprawdę bardzo fajnie, było mega przyjemnie. Myślałam, że zasnę, bo naprawdę było super i ogólnie wszystko trwało, słuchajcie, godzinę czasu. Naprawdę niecałą chyba godzinkę, więc bardzo, bardzo szybko to zrobiła. Ja też zawsze mam problem z otwarciem oczu po rzęsach, ponieważ moje rzęsy są naprawdę bardzo wrażliwe i potrzebuję naprawdę długiego czasu, żeby te oczy otworzyć, ale dzisiaj, słuchajcie, w ogóle nie miałam tego problemu. Dostałam taki mały wiatraczek, który trzymałam sobie przed twarzą i naprawdę bez problemu od razu otworzyłam oczy, nic mnie nie piekło i naprawdę wszystko poszło bardzo sprawnie. Dajcie znać, jak w waszej opinii te rzęsy się prezentują. Mi się naprawdę bardzo podobają, więc no wydaje mi się, że to jest miejsce, do którego właśnie będę chodziła na rzęsy. Cześć! Byliśmy po drodze do domu w sklepie i zrobiliśmy też zakupy, słuchajcie, na Rosu, bo tak dawno nie jedliśmy żadnej zupy, przez to, że też jest gorąco, to nie chce się jeść takich ciepłych zup, ale tak mi wzięła ochota, słuchajcie, na Rosu i zapytałam Kerema i też, by z chęcią zjadł, także zaraz robimy obiad, a później zabieram się za rosołek. Moje jedzonko jest w piekarniku, już jest tu niegotowe, a Kieram się sobie robi. Nie nagrałam w sumie reakcji Kierama na moje rzęsy, ale zapytajmy go teraz, czy mu się podobają. Do you like my eyelashes? What do you think? It was better in Poland. They make better in Poland. Really? But still good. So, point from 1 to 10. Wait a second. 8. Okay. Dał mi 8 na 10 punktów, powiedział, że w Polsce lepiej nie zrobili. To jest opinia Kierama. Ale mi się bardzo podobają. Wtedy jak ci się podobają rzęsy? Fajne? Jak już wszyscy oceniają, to wszyscy. Fabi, co myślisz? Ładne? Pokaż. Popatrz na mnie. Ładne są? To znaczy tak. My już sobie zjedliśmy, teraz chwilę odpoczęliśmy. Ja oglądałam YouTube'a i słuchajcie, już od jakiegoś czasu zmierzam się, żeby ogarnąć moją szafę. Tam jest, słuchajcie, jeden wielki rozpierdziel. Ja zawsze ogarniam i moją szafę, i moją stronę, i Kierama. I chyba najwyższy czas, żeby to zrobić. Ja od jakiegoś czasu po prostu wrzucam te ubrania do szafy, ponieważ bardzo dużo wieszaków mi się połamało i cały czas zapominam sobie dokupić nowe. To wygląda teraz tak fatalnie, naprawdę nie wiem, kiedy ostatnio moja szafa tak wyglądała, więc czas, żeby to ogarnąć. Ogólnie powiem wam, że jest źle. Jest tutaj tyle ubrań, masakra. Jak byłam w Polsce, to sprzedawałam te ubrania, w których nie chodzę często, na Vinted. A tutaj w Turcji Vinted chyba nie ma. Muszę znaleźć jakąś stronkę koniecznie, żeby posprzedawać te ubrania też tutaj właśnie w Turcji, bo na pewno znalazłoby się tutaj dużo rzeczy, które są naprawdę spoko, ale niestety już w nich nie chodzę. Także zabieram się i mam nadzieję, że pójdzie mi to całkiem sprawnie. Jak byłam na zakupach, kupiłam dwie rzeczy i to są spodnie takie zielone i
sukienka, ona jest dalej z metką, bo ja kupiłam dwie rzeczy, które są dla mnie za małe. I ja nie wiem, co sobie myślałam. Serio? I założyłam te spodnie raz, ale strasznie źle się niszczyłam. Są dla mnie po prostu za małe. I ta sukienka, nawet jej na sobie jeszcze nie miałam ani razu. Nie wiem, ile czasu mi to zajęło, ale robimy przerwę z Kieremem, idziemy się gdzieś przejść i usiąść sobie posiedzieć. W ogóle tak się spociłam, jestem cała mokra, jest naprawdę bardzo gorąco i pokażę wam, ile udało mi się ogarnąć. Tam na samej górze mam piżamki, więc tego jeszcze nie ogarnęłam. Tam są też jakieś swetry grubsze czy coś takiego. Tutaj mam wszystkie topy. Z tyłu są topy na długi rękaw i topy, które mniej... topy na długi rękaw, bluzki na długi rękaw i topy, których mniej noszę. Tutaj są czarne topy, tutaj są białe i właśnie jakieś beżowe. Ja naprawdę mam bardzo mało kolorowych ubrań, jak widzicie. I właśnie to zauważyłam, że naprawdę większość to jest czarne u mnie w szafie i białe. Dalej mam spodnie, z tyłu są jakieś dresy, luźniejsze spodnie, albo których właśnie mniej chodzę. A tutaj właśnie mam jakieś też jakieś leginsy chyba, jeansy. No i na samym dole z tyłu mam spodenki, z przodu również mam tutaj spodenki, sukienki, wszystkie spódniczki i tak dalej. Tutaj mam też taki wyjmowany wieszak na spodnie. Tutaj też mam kilka par, ale jeszcze mam tutaj puste miejsce, więc coś sobie na pewno powieszę. Tej strony jeszcze totalnie nie ogarnęłam, zobaczcie. Ale naprawdę brakuje mi dużo wieszaków. To jest w ogóle dużo, dużo miejsca, żeby coś powiesić. Czy ja lubię nawet tylko wieszać tutaj na dole, a tutaj na górze lubię mieć nic nie powieszone, tylko tej ładnie poukładane torebki i tak dalej. I tak miałam i tak teraz też chcę sobie zrobić. Tylko, że muszę dokupić więcej wieszaków, żeby mi się te ubrania, jakieś kurtki zmieściły tutaj na dół. Także uważam, że i tak już jest znacznie, znacznie lepiej. Jest mniej więcej ogarnięty i przynajmniej wiem, co gdzie jest. Także jutro postaram się już kupić te wieszaki i dokończyć właśnie, ogarnąć tą moją część i Kierema też ogarnę, a teraz idziemy się przejść. Czekałam, aż Kierem się ogarnie, więc ogarnęłam sobie też piżamki na górze przy okazji, więc teraz mam tutaj już tą całą stronę gotową. Kierem pokazuje, jak się chodzi, żeby spalić więcej kalorii. Cześć! Cześć! Idziemy się przejść i mówię Kieremowi, że za szybko idziemy, a on mówi, że trzeba i szybciej, to spalimy więcej kalorii. Dzisiaj mieliśmy taki bardziej domowy dzień, więc teraz wieczorkiem idziemy sobie gdzieś usiąść. W ogóle ostatnio wieczorami robimy sobie takie spacerki dookoła naszego mieszkania. A przez to, że teraz wieczory są no, takie cieplutkie, to naprawdę bardzo przyjemnie na zdrowie się teraz chodzi. Jest tyle takich pyszności, więc tym razem wzięliśmy sobie taką truskawkową tartę i już raz ją próbowaliśmy. Kierem przyniósł ją do domu, jak się spotkało z kolegą i jest naprawdę bardzo dobra. Teśka! Co tam? Idziemy. Gdzie idziemy? Z domu. Do domu. Ty? Ja też. Więc wyszliśmy właśnie ze Espresso Lab i idziemy jeszcze pewnie do sklepu kupić wodę. We will go buy water? Tak. Idziemy kupić wodę.
I idziemy do domu i już nie zdążę zrobić niestety rosołku dzisiaj, bo jest jakoś 23, więc bez sensu nawet się to robić. Teraz w ogóle my idziemy pod górkę. Wielokrotnie wam mówiłam, że w Stambule drogi wyglądają jakoś tak i teraz właśnie nas taka czeka. Także ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie.